Tytuł kursu: sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Moduł: rodzaje przełączy kanalizacyjnych. Temat: wytyczne techniczno-budowlane w zakresie włączania przekanalika do sieci. Witam. W dzisiejszym programie zajmiemy się tematyką przełączy kanalizacyjnych. Temat ten zasługuje na uwagę dzięki rosnącemu zainteresowaniu społeczeństwa naukami inżynierskimi. W naszym studiu gościmy pana Adama Jankowskiego. Witam panie Adamie. Witam panią i państwa. Bardzo mnie to cieszy, że ten dość niecodzienny temat znalazł zainteresowanie u oglądających. Cieszę się, że będę mogła prowadzić tę rozmowę. Pańska firma zajmuje się wykonawstwem przełączy kanalizacyjnych. Mam pytanie odnośnie wytycznych techniczno-budowlanych w zakresie włączenia przykanalika do studni rewizyjnych. Odpowiedź jest prosta. Są pewne odgórne zasady. Jeżeli chodzi o przykanaliki od pierwszej studzienki od strony budynku, to powinny one spełniać określone zadania. Czyli mówimy tu o zadaniach, bez której w zasadzie nie ma możliwości funkcjonowania. Tak. W takim razie, jakie są to zadania? Już mówię. Trasa przykanalika powinna być prostopadle do kanału. Połączenie z kanałem powinno odbywać się poprzez studzienkę kanalizacyjną. Minimalna średnica przykanalika DN150. Minimalne spadki przykanalików w zależności od średnicy według normy PN92 łamane na B01707. Maksymalne spadki przykanalików w zależności od materiału, np. kamionka, beton, tworzywa sztuczne, żeliwo. Studzienki kanalizacyjne na przykanalikach należy lokalizować: a) pierwszą przy granicy z nieruchomością, b) przy zmianie kierunku średnicy spadku, c) na odcinkach prostych co 35 m dla DN150 i co 50 m dla DN większe od 200 bądź równe 200. To bardzo ciekawe. A czy może mi Pan pokazać, w jaki sposób przedstawiają się sposoby włączania przykanalików do studni rewizyjnych? Oczywiście. Mogę przedstawić poglądowo, w jaki sposób się to prezentuje. W wariancie pierwszym wygląda to następująco. Kręgu 500x500, dostępne z dnem lub bez dna, pokrywy odciążającej o Fi 500, pokrywy redukcyjnej o Fi 950, otwór Fi 500, wpustu ulicznego BK67, a na przykład w wariancie drugim mamy rurę ze stopką o Fi 500 otwór, krąg 500x500, dekiel ciężki o Fi 500, pokrywa odciążająca o Fi 500, pokrywa redukcyjna o Fi 950, otwór o Fi 500 i wpust uliczny BK67. Nie myślałam, że przełącze kanalizacyjne są tak skomplikowane. Sądzę, że teraz widzowie zaspokoili swoją ciekawość na temat przykanalików oraz że obaliliśmy mit o ich prostocie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.